Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Tym razem zapraszam was na 2 dni ze mną. Mamy 20 lipca, wtorek, 11:16. W tym 48-godzinnym vlogu będę czytała sobie Beach Read. Jest to wakacyjny romans, jak wiecie bądź nie. Ja rzadko po takie książki sięgam, natomiast wiedziałam, że dużo osób poleca, mimo że osoba, która czyta thrillery, kryminały, nie sięga po takie książki, ale sięgnęła i bardzo jej się podobało, więc mam nadzieję, że i u mnie tak będzie. Mamy tutaj 2 bohaterów. Kobietę, która jest wziętą autorką romansów, i Augustusa Everetta, który jest popularnym, poważnym pisarzem, który gardzi szczęśliwymi zakończeniami i samą tą kobietą. Janie i Gaz wymieniają się gatunkami, w których tworzą. On napisze gorący romans ze szczęśliwym zakończeniem, a ona poważną prozę, w której tragedia goni tragedię. Jest kilka zasad, mają czas do końca lata, ktoś musi kupić od nich prawa do wydania książki i nie mogą się w sobie zakochać. Brzmi super, ja już tą książkę zaczęłam, tak szczerze mówiąc. Jestem na stronie 21. I bardzo podoba mi się język, jest taki lekki, taki przyjemny i lubię już główną bohaterkę, mam nadzieję, że będzie tak do samego końca i jestem bardzo ciekawa tej relacji między Janie i Gazem. Zobaczymy, jak to się wszystko rozkręci. Dzisiaj jeszcze tak, muszę odebrać bransoletkę, którą wczoraj zamówiłam i już jest do odbioru. Muszę zatankować samochód, muszę zaraz iść z psem na spacer, muszę zmontować film. I może odwiedzę moją babcię i napiję się z nią kawy. Zobaczymy. Także zapraszam was na 2 dni ze mną. Zrobiłam zakupy dla babci, w sensie ciastka. Tutaj takie małe ponczusie i ta bransoletka, później wam ją pokażę, ale już nie mogę się doczekać, kiedy otworzę. A teraz właśnie jadę do babci ją odwiedzić. Właśnie wracam od babci. Żebyście się nie martwili, ja jadę sobie taką polnymi drogami. Nie ma drogi, nie ma asfaltu jako tako, więc nie ma tutaj samochodów. Tutaj jest tak pięknie, naprawdę. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy tutaj wybuduję swój dom. Byłam odwiedzić moją babcię, bo jest sama w domu. Stwierdziłam, że jak już byłam po tą bransoletkę, to od razu przywiozę jej pączki i tak dalej. Więc ucieszyła się, wypiłam z nią kawę i wracam do domu, do mojego rafcia i idę czytać, bo zaczęłam tego vloga, a w sumie jeszcze nic nie wyczytałam, także super, naprawdę fantastycznie. Dzisiaj w Rzeszowie jest tak chłodno, bo te upały już mi tak dawały w kość, że masakra, więc cieszę się niesamowicie, że w końcu jest chłodniej, jest 20 stopni, 21, więc perfekcyjnie. Czytam sobie Beach Read, jestem na stronie 43 i powiem wam, że na razie jest mech, naprawdę mech. Pierwszy rozdział zapowiadał się ciekawie i mówiłam tam na początku, że polubiłam główną bohaterkę, a teraz ona jest nijaka, naprawdę jest nijaka. Rozumiem, że przeszła to, co przeszła, że no to można tym usprawiedliwić jej zachowanie. Natomiast tutaj na razie ta książka jest przegadywana. Nie ma jakiegoś takiego punktu zapalnego, co sprawiłoby, że czytałabym tą książkę, nie wiem, z opykami na twarzy, że chcę dalej w to brnąć i tak dalej. No, czegoś takiego tutaj nie ma. Na razie mamy tutaj same jakieś takie przemyślenia głównej bohaterki i w ogóle to jest narracja pierwszoosobowa. I jest to coś, czego no nie lubię, chociaż jak jest to fajnie tak poprowadzone, to mogę się wczuć. Natomiast zdecydowanie bardziej leży mi narracja trzecioosobowa, ale absolutnie nie robię DNF-u czy coś w tym stylu. Dalej w to brnę, no bo kurczę, jestem dopiero na 43 stronie, czyli na 420, więc no jestem wciąż dobrej myśli, ale chciałabym, żeby zaczęło się tutaj coś dziać. Czekam na dialogi Gasa i Janie, bo oni mają się ku sobie, w sensie ich relacja jest bardzo wybuchowa, natomiast no czuję, że pójdzie to w dobrym kierunku, na to liczę i mam nadzieję, że będą tutaj jakieś takie cięte riposty, że będzie tutaj jakiś taki humor i na to liczę, bo jak nie dostanę tego, to będzie kiepsko. Czytam, jestem na stronie 102 Beach Read i mamy ten moment kulminacyjny, mamy ten taki zakład, gdzie główna bohaterka ma napisać książkę w stylu głównego bohatera, a główny bohater ma napisać książkę w stylu January, czyli kobiecy romans. Powiem wam, że bardzo podoba mi się chemia między głównymi bohaterami, bardzo podobają mi się dialogi i mam nadzieję, że już teraz będzie tylko i wyłącznie lepiej. Mam taką nadzieję. Teraz wiem, że mogłabym w tej książce czytać tylko i wyłącznie sceny z Gasem i Janie. I wszystko inne mogłoby w ogóle w tej książce nie istnieć. Wtedy byłoby perfekcyjnie dla mnie. Bo jak ta kobieta zostaje sama w domu i ma różne przemyślenia i pisze ze swoją przyjaciółką, to mnie to nie kupuje po prostu. No ale jak już mamy scenę kobiety i mężczyzny, no to jest okej. No jak na razie coś poszło ku lepszemu i jestem ogólnie całościowo dobrej myśli. A tutaj mój piesek sobie leży razem ze mną i czytamy sobie we dwoje, a zaraz idę znowu z nim na spacerek się przejść. I nie powiedziałam wam, że jeśli chodzi o ten zakład, to dwójka naszych bohaterów nie może się w sobie zakochać. Więc no zobaczymy. I ogólnie mieliśmy tutaj wspomnienie Szkoły uczuć, przepięknego filmu na podstawie książki Nicholasa Sparksa. Ten film jest tak cudowny, że mam ochotę go obejrzeć raz jeszcze. Nie wiem, kilka razy go widziałam, ale za każdym razem on mnie tak wzrusza. A teraz z moją wrażliwością to już w ogóle będę płakała od chyba pierwszych minut. Bym płakała od pierwszych minut. Ja ogólnie wszystkie filmy na podstawie książek Sparksa widziałam, wszystkie filmy mi się niesamowicie podobają, ale Szkoła uczuć jednak chyba wygrywa totalnie. No, bardzo mi się ten film podobał, to tak zaznaczam tylko. Jest 9:29, ja jestem na nogach od od 7:30. Dlatego bo musiałam zawieźć moje auto do mechanika, w sensie auto moich rodziców do mechanika, bo zepsuła się klimatyzacja i jak były te rekordowe upały, to jeździliśmy bez klimatyzacji z odsuniętymi szybami, nic nie dawało, nieważne. No i wracałam autobusem, więc stwierdziłam, że wstąpię sobie od razu do kiosku Ruchu po moje paczki, otworzę i wam je pokażę. No i przy okazji wstąpiłam do Fraka, gdzie jest mega drogo, naprawdę, chociaż szczególnie wszędzie jest drogo, i stwierdziłam, że zrobię sobie zakupy i może dzisiaj zrobię sobie tartę czekoladową z malinami. I tutaj mam malinki, 9 zł za to pudełeczko, i zobaczymy, czy mi to wyjdzie. No, mam taką wielką nadzieję. Jeśli szukacie, kobietki, dobrego sprayu termoaktywnego, to bardzo, bardzo polecam wam ten spray. Ja go kupuję na Allegro za 15 zł plus wysyłka. On jest świetny, w ogóle pięknie pachnie, włosy nie są tłuste, jak to spryskam, jak włosy moje spryskam, bo ja ogólnie codziennie prostuję moje włosy. I naprawdę świetnie się sprawdza, moje siostrze również, więc bardzo ten spray polecam. Tą książką jest thriller Ty będziesz następna. Na Instagramie on kilka razy mi się przewinął i bardzo wszystkim ta książka się podobała, więc kupiłam ją ostatnio na Vinted. No naprawdę za kilkanaście złotych, ale jestem jej bardzo ciekawa, na pewno kiedyś przeczytam. Tutaj już mam rozdrobnione ciastka Oreo i ciastka czekoladowe Łakotki. I teraz będę dodawała roztopioną gorzką czekoladę z masłem i będę to miksować i wykładać na tą formę, którą już posmarowałam masłem. Forma jest już wyłożona tą mieszanką ciastek z masłem i roztopioną gorzką czekoladą. I teraz zabieram się za krem czekoladowy. Tutaj w tym rondelku mamy śmietanę, 30% śmietankę, kakao, cukier, wodę i właśnie roztapiam masło. Tarta jest już w lodówce, będę musiała za pół godziny jeszcze wyciągnąć i położyć maliny i później na 2 godziny do lodówki, tak żeby już całkowicie ta masa zesztywniała i później będę próbować. Oby to wyszło i było ok. A teraz zabieram tego małego gada tutaj, co jest, o tu, na spacerek. Robię test smaku. W ogóle nie mogła mi wyjść ta tarta, w sensie z foremki, ale dałam radę. Tak się prezentuje. Pyszne. Tylko jak nie lubicie posmaku gorzkiego, to ona jest za gorzka. Mogłam dać tej mlecznej czekolady pomieszać, byłaby znacznie lepsza dla mnie szczególnie, bo ja z gorzką czekoladą nie mam między nami chemii, natomiast ogólnie wyszła ok. Jest 19:40, czytam sobie powoli Beach Read, jestem na stronie 222 i powiem wam, że no nie porywa mnie ta książka, coś jest w niej nie tak. Nie wiem, myślę, że podeszłam do niej ze zbyt wielkimi oczekiwaniami, chociaż nie miałam w sumie jako takich wygórowanych oczekiwań, bo chciałam dostać coś przyjemnego, z fajnym wątkiem romantycznym, taką niegłupią książkę chciałam dostać. Nie mówię, że ta książka jest głupia, absolutnie nie, natomiast no coś mi w niej nie gra, ona jest taka nijaka, taka pozbawiona momentami nie logiki, bo jest logiczna, ale jest pozbawiona takich uczuć, jest pozbawiona takich emocji i bardzo mi tego tutaj brakuje, to skwiera mi to naprawdę, bo historia jest naprawdę fajna, mamy tutaj pisarkę i pisarza, którzy szukają jakiejś takiej weny, chcą pisać, natomiast no coś im w środku nie pozwala, mają taką blokadę i to jest fajnie. Tutaj ta książka pokazuje, że nie wszyscy pisarze mają taki polot, że z roku na rok piszą kolejne książki, że no to musi przyjść z czasem, tak? I to jest tutaj fajnie ugryzione. Fajne jest to. I mamy tutaj tą chemię między bohaterami. Ja tego nie neguję, bo podobają mi się sceny Janie i Gasa. Bardzo podoba mi się to, że ten główny bohater jest taki skryty. Nie jest otwartą kartą, że on skrywa pewne tajemnice i główną bohaterkę to oczywiście denerwuje, bo ona by chciała dostać wszystko na tacy, ale myślę, że to przyjdzie z czasem. Jakby wyrzucić właśnie te wszystkie wątki poboczne, które są nudne, naprawdę są nudne, i żeby zostawić tylko tą relację między tymi bohaterami głównymi, to byłoby to znacznie lepsze, znacznie lepiej by się to czytało. Coś między Beach Read a mną nie zaskoczyło i nie otrzymuję tego, co chcę. Smutno mi z tego powodu. Z racji tego, że moje auto jest u mechanika, a musiałam dzisiaj moją babcię zawieźć do rehabilitanta, więc wracam aktualnie od mojego chłopaka, idę na autobus, bo pomógł mi moją babcię tam zawieźć, przywieźć i byłam teraz chwilę u niego na kawie i teraz właśnie wracam i idę sobie na jakieś zakupy, bo mam ochotę na makaron ze szpinakiem. Jest po 15:00, wróciłam do domu z zakupów z Lidla i wczoraj mam mówiłam, że we fraku za parę rzeczy zapłaciłam ponad 50 zł, a dzisiaj naprawdę zrobiłam takie, no nie mówię jakieś wielkie zakupy w Lidlu, natomiast zapłaciłam 40 zł, a było mi tak ciężko, że musiałam zrobić sobie przystanki i ogólnie odebrałam sobie paczkę z paczkomatu. Ostatnio przeczytałam pierwszy tom Chrisa Cartera, Crucifix. Ogólnie za mną był już 9., 10. tom, ale stwierdziłam, że zacznę od początku. I tak mi się spodobał, że kupiłam sobie na Vinted za 10 zł chyba kolejny tom z tej serii z moim przystojnym Davidem Hunterem, detektywem. Także tak, idę robić kawę, znaczy najpierw idę z psem, idę później zrobić kawę i jeść ciastko z jabłkiem. W tym słoiczku jest mięta, cytryna, dużo lodu i Pepsi. Piłam to kiedyś w Sfinksie i oczywiście mi musi ktoś przeszkadzać i coś wysyłać, no niemniej jednak mega mi to smakuje. No a tutaj czytam sobie Beach Read. Jestem aktualnie na stronie 303. Jest piątek. Wczoraj się do was nie odezwałam. Ja wiem, że ten vlog miał trwać 48 godzin i trwał 48 godzin, natomiast opinia o Beach Read jest nagrywana w piątek. Właśnie jem sobie owsiankę z malinami i z masłem orzechowym. No i dosłownie przed sekundą skończyłam czytać tę książkę. I tak, nie spełniło moich oczekiwań, ale to ostatnie dwie strony sprawiły, a nawet zdanie jedno sprawiło, że miałam łzy w oczach i się wzruszyłam. Nie spodziewałam się tego po sobie, ale ja mam coś takiego, że jeśli są w książkach jakieś takie wątki romantyczne, to nieraz wyobrażam sobie siebie w nich jakby. I ta scena końcowa sprawiła, że no się wzruszyłam, ale to absolutnie jakby nie podnosi oceny całości tej książki, bo mimo, że zakończenie było naprawdę super, było idealne, lepszego sobie chyba nie mogłam wyobrazić, jeśli chodzi o tą książkę i nawet się go nie spodziewałam, tak szczerze mówiąc, chociaż miałam tam jakieś pewne przebłyski, no ale nie byłam tego zakończenia 100% pewna. Daję tej książce 3 gwiazdki, bo nie uważam tej książki za złą, ani za bardzo dobrą. Jest po prostu taka średnia. Jest przyjemna, jest lekka, chociaż porusza tutaj ważne tematy, porusza ważne tematy i tutaj kropka. Nie będę tutaj się rozwodzić na ten temat, bo mogą to być pewne spoilery czy coś w tym stylu, a nie chcę tutaj wam tej książki spoilerować. Natomiast jeśli rzeczywiście oczekujecie takiej lekkiej książki, niewymagającej, no to śmiało sięgajcie po Beach Read. Ja tutaj szukałam czegoś więcej. Chciałam dostać właśnie lekkiego, nie głupiego, a momentami historia ta była troszkę głupiutka. Niektóre momenty tej książki były dla mnie takie infantylne i bardzo niepotrzebne. Chciałam, żeby ta książka skupiła się na relacji dwójki naszych bohaterów. I owszem, było tutaj to skupienie, natomiast momentami to wszystko się tak rozwlekało. No i finalnie daję tej książce 3 gwiazdki, tak jak już wcześniej powiedziałam. Myślałam, że będzie to coś znacznie lepszego, z takimi oczekiwaniami do niej podeszłam i może to był błąd, może rzeczywiście nie powinnam oczekiwać od takich książek Bóg wie czego, bo właśnie tak to się kończy, jeśli chodzi o takie książki. Natomiast było to fajne spotkanie z nią, fajne spotkanie z takim wakacyjnym romansem, chociaż on nie jest takim romansem, nie wiem, z krwi i kości, coś w tym stylu, nie było jakichś fajerwerków. I w ogóle ta okładka nijak się ma do tej historii, tak szczerze mówiąc, tak na marginesie. Ale no jeśli szukacie rzeczywiście czegoś takiego lekkiego, niewymagającego, no to śmiało po tą książkę sięgajcie. I to tyle jeśli chodzi o tego daily reading vloga 48-godzinnego. Mam nadzieję, że wam się podobało, że fajnie spędziliście ze mną te 2 dni. Jeśli tak, to będę bardzo wdzięczna za komentarze. Czy rzeczywiście chcecie, żebym nagrywała właśnie takie codzienne vlogi, gdzie wplatam właśnie książki? Będzie mi z tego powodu bardzo miło, jeśli po prostu wyrazicie swoje zdanie w komentarzach. Jeśli słychać stukanie, no to oczywiście wokół mojego blogu zawsze coś się musi dziać. Jak nie koszenie, jak nie dmuchanie w liście czy coś w tym stylu, to naprawa balkonów, więc tak to wygląda. Ale no, żegnam się z wami, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnych filmach, vlogach.